Witam wszystkich widzów. Bohaterem filmiku jest kolejna z najbardziej modnych i lubianych ryb akwariowych, którą można kupić w każdym sklepie zoologicznym, bojownik wspaniały lub bojownik siamski, Betta splendens. Bojowniki wspaniały odnoszą się do jednych z najdłużej znanych ryb słodkowodnych występujących w akwariach. To jest jedna z najbardziej popularnych rybek z rodziny guramiowatych, z oszalamiająco pięknym ubarwieniem. Swoim bardzo ciekawym zachowaniem i pięknym ubarwieniem gatunek ten zyskał ogromną popularność zarówno wśród początkujących, jak i doświadczonych akwarystów. Wyhodowano wiele pięknych odmian hodowlanych, różniących się jak kolorem, tak i wielkością i kształtem plazmy. Na początku jednak chciałbym zachęcić do subskrypcji kanału, wciśnięciu dzwonka i wystawienia komentarza. Pomimo 30-letniego doświadczenia w branży akwarystycznej, to w dalszym ciągu zachęca i motywuje mnie do dalszej pracy, celem którego jest rozpowszechnienie miłości do akwarystyki. Bojowniki wspaniałe pochodzą z południowo-wschodniej Azji, z Tajlandii, Kambodży, Laosu, Wietnamu i Indonezji. Zamieszkują płytkie, wolno płynące rzeki i strumienia, mokradła, kanały irygacyjne i zarośnięte jeziora z gęstą roślinnością. W swoim naturalnym środowisku bojowniki wyglądają niepozornie, dominują nudne zielono-brązowe kolory. Po raz pierwszy gatunek opisał Reagan w 1910 roku. Początkującym akwarystom warto zwrócić uwagę na ten gatunek, ponieważ jest niewymagającym i bardzo wytrzymałym. Bojowniki wspaniałe, jak i wszystkie guramowate, były wyposażone w pomocniczy narząd oddechowy labirynt, umożliwiający oddychanie powietrzem atmosferycznym. Bojowniki należą do rodziny guramowatych, więc w akwarium mogą być trzymane w parach. Chociaż lepiej trzymać je w tak zwanych haremach, składających się z jednego samca i dwóch, trzech samiczek. Na jedną rybkę potrzebujemy od 5 litrów, więc akwarium dla jednej pary powinien być powyżej 30 litrów. Dorastają do 7 cm, płodność osiągają w wieku od 4 do 5 miesięcy, żyją od 3 do 4 lat. Bojowniki wspaniałe mają owalne, mocno wydłużone, masywne ciało. Głowa z mala ze skierowanym do góry pyskiem. Pletwa grzbietowa długa i wysoka, pletwa odbytowa wąska i wydłużona, pletwa ogonowa zaokrąglona, a pletwy piersiowe przekształcone w krótkie włosiki czuciowe, którymi rybki badają otoczenie. Rozgrudnienie płci u dorosłych osobników jest bardzo łatwe. Samce są większe, bardziej wybarwione i mają wydłużone pletwy. Samiczki natomiast są mniejsze, a obarwienie ciała oraz pletw mniej wybarwione. Bojowniki preferują akwaria z gęstą roślinnością, z korzeniami i kryjówkami. Potrzebna filtracja i aeracja wody, ale bez silnych prądów, z tygodniową podmianą do 25%. Optymalne parametry wody. Temperatura 25-29, pH od 6 do 8, GH od 5 do 19. Wbrew często spotykane opinie sprzedawców sklepów zoologicznych, bojowników nie powinno trzymać w akwariach z bezgrzałki. Bardzo ważne jest utrzymanie temperatury nie niżej niż 24 stopnie. Przy niższych wartościach bojowniki podatne na różne choroby, a długość życia odpowiednio się skróci. W naturalnym środowisku bojowniki odżywiają się niewielkimi bezkrwiowcami, larwami, zooplanktonem, plonami. Karmić rybek można drobną ochotką, tulecznikiem, wodzeniem, mocznikiem, artemią. Jednak potrzebne będą i pokarmy pochodzenia roślinnego. Dieta powinna być zróżnicowana i bogata w pokarmy mięsne, gwarantujące dobrą kondycję i intensywne wybarwienie ryby. Można karmić jak żywymi, tak i mrożonymi i suchymi pokarmami. Warto również zaznaczyć, że rybki lepiej rosną, kiedy dostają pokarmy żywe lub mrożone. Rybek trzeba karmić 2-3 razy dziennie w małych porcjach. Bojowników nie wolno trzymać w towarzystwie blisko spokrewnionych gatunków ryb. Samce są agresywne i mogą zaatakować każdą rybkę, która przypomina rywala. Więc towarzystwo w akwarium nie powinno przypominać rywali, jak ubarwieniem, tak i wielkością i kształtem ciała. Chociaż przez pomyłkę mogą zaatakować każdą rybkę z towarzystwa.
Najbardziej pasują pod tym względem kardynałki, neony, inne tetry, kiryjskie i glonojady. Żeby zminimalizować możliwość zaatakowania przez samców wojownika sąsiadów, akwarium powinien być obficie obsadzony roślinnością, licznymi korzeniami i krojówkami. Rozmnażanie. Rozmnażanie bojowników jest bardzo łatwe. Właśnie dlatego to jest gatunek odpowiedni dla początkujących akwarystów, którzy chcą się nauczyć rozmnażać rybki. Są zdolne do tarla w ogólnym akwarium. Bodźcem do tarla służy podmiana części wody na świeżo i podwyższenie temperatury o 2-3 stopnie. Lepszy efekt uzyskamy rozmnażając w oddzielnym akwarium. Zbiornik tarliskowy powinien mieć około 20 litrów. Do akwarium wrzucamy drobnolistne rośliny pływające, które potrzebne będą samcu przy budowie pienistego gniazda oraz zapewnią samice schronienie, tak samo jak przed tarlem, tak i po tarle, gdy samiec będzie ją odpędzał do gniazda. Poziom wody w tarlisku powinien być około 15 cm. Przed planowanym tarlem rodziców obficie karmią przez około 2 tygodnie żywymi lub mrożonymi pokarmami. Do zbiornika tarliskowego przynosimy samca, a jak zauważymy na powierzchni gniazda z pianki, wpuszczamy samiczkę. Po zakończeniu budowy gniazda samiec przestaje ścigać samiczkę. Tarlo odbywa się pod gniazdem w pozycji pionowej. Samec obejmuje ciałem samiczkę, ustawiając się pod nią. Manewrując pletwami pierściowymi, obraca się wraz z samiczką tak, że samiczka leży do góry brzuchem pod gniazdem, jednocześnie wyciskając ikrę, która unosi się w kierunku gniazda. Opadające jajeczka samiec korporalnie zbiera w pyszczek i przynosi do gniazda. Cały proces powtarza się kilkukrotnie. Podczas tarla samiczka składa około 600 jaj. Po tarle samiczkę przynosimy do innego zbiornika. Samca natomiast zostawiamy w tarlisku do wylęgu, który następuje po około 36 godzinach. Jak na rybek zacznie pływać, samca również przynosimy do innego zbiornika, a do tarliska z narybkiem wrzucamy kilka ślimaków, które zjadają resztki pokarmu i kubki narybku, tym samym czyszczą wodę. Narybek bardzo drogi. Pokarm startowy to pierwotniak pantofela. Narybek rośnie bardzo szybko. Karmić trzeba około 5-6 razy dziennie. W pierwszym tygodniu oświetlenie powinno być włączone przez całą dobę. Bardzo ważne, żeby pokarm dla narybku był dostępny cały czas w małych ilościach. Po 6-7 dniach można już karmić artemią. Woda w akwarium z narybkiem powinna być zawsze czysta, potrzebne są ciągle drobne podmiany. Zachęcam do obejrzenia filmiku Obowiązki akwarysty sprzątania, który pokazuje, jak ja to robię w akwarium z narybkiem. Na tym wszystko. Wszystkie pytania i komentarze proszę pozostawiać pod filmikiem. Dziękuję bardzo. Do widzenia.